Dzień dobry, z tej strony Marcin Czapliński, witam na kanale Chapel Fishing. Dzisiaj szybki wypad przed pracą w poszukiwaniu jazi, może okoni, na pobliskiej mojej rzece. Właśnie teraz trochę przejdziemy kawałek, oddalimy się od brzegu. Zaczniemy od takiego pewnego zakrętu, żeby iść z prądem, żeby nie płoszyć sobie ryb, które mogą stać wzdłuż brzegu z naszej strony. Przejdziemy kawałek i ruszymy z prądem w poszukiwaniu jakichś ryb. Taki poranny spacer na pewno jest lepszy niż kawa i zdrowszy. I jedna ryba to już naprawdę da fajnego kopa na cały dzień. Dlatego powolutku idę sobie tutaj i zaraz zaczniemy może od tamtego zakrętu, który jest przed nami. Fajna pogoda, w miarę ciepło jak na poranek i idziemy. Woda mocno się wypłyciła i zmienimy czeburaszkę na lżejszą. Na 2 gramy. Może będzie trzeba nawet jeszcze bardziej zejść, bo już i mniej wody jest i trochę roślinności już jest więcej. I gotowe. I nadal zaczepiamy. No, roślinność już wyszła. Woda opadła. Zobaczymy, czy ryby będą aktywne. Dobra, przesuniemy się kawałek i będziemy tak szli aż do mostu. Porzucamy trochę też jeszcze za mostem i pójdziemy do pracy. 2 godzinki wędkowania, może 3, jakby coś się działo. Zobaczymy. Lecimy. Porzucamy też woblerkami pewnie. Trzeba powolutku podchodzić do stanowiska, bo jest jednak to płytka rzeka i ryby bardzo się płoszą. Najlepiej przykucnąć. Najpierw wachlarzem pod drugi brzeg. Jest. Jest ryba. Podejrzewam, że okonek.
ale zaraz zobaczymy. Pakuje się roślinność. Jest okonek. Śliczny, rzeczny okoń. Jak złapał za czebureczkę samą, on nawet chyba nie był zahaczony za haczyk. Taki łapczywy. Piękny. Niech sypłynie. Dobra, możemy fajnych sobie okonków połowić. Byle coś się działo. Konie jeszcze chyba są na tarle, bo widać, że grube. Ale u nich tak jest, że one podczas tarła też tam zeżerują. O, tam dalej, nie wiem, czy widzieliście. Była. No, myślałem, że coś stuknęło. Był atak ryby. I to takiej niemałej. Coś tu się poplątało. Dobra, rozplątujemy i łowimy. Zmienimy przynętę. Może coś, jakiś inny kolor. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Co my tu mamy? Czekaj, tutaj było coś uzbrojone. Nie chce mi się zbroić. O. A nie, inny kolor miał być. Inny kolor. Gdzie ja to wrzuciłem? Może białą taką? Biały kolor, tanty. Powiem szczerze, on taki biały trochę przebarwił się. Że biały kolor to taki nielubiany przez wędkarzy. A ryby czasami na ten kolor fajnie reagują. To nie mała. To chyba jazik jest. Tak, jest to jazik. Bardzo fajny jaś. Brzegi niedogodne. Mamy jazika. O, chudziutki. Piękny jazik. Oczywiście na przynętę od Fishbay. Rips czarny. Bardzo się sprawdzają czarne. Super. Super rybka. O, zobaczcie.
są na tarle. Ikrę już składa. Szybkie zdjęcie do wody. Tak go wypuścimy. Super. Ten jaś wziął środka rzeki. Przynęta lekko powoli spływała z nurtem. Co jakiś czas tylko zakręciłem kołowrotkiem. Wybierałem luz. Branie było w miarę delikatne, nie było mocne. Ciekawe, czy stoi jeszcze jakiś jeden. Czy to był samotnik. Miałem branie, co zostało z ripsa, o. Nie ma, coś mi go zjadło. Może sprawdzimy jakiś inny kolor. Przy okazji, jak straciłem tego czarnego, mógł być to szczupaczek lub okoń złapał za końcówkę przynęty, ale takie przyjemne puknięcie było. O, znowu było, znowu było. I w tym samym miejscu. Przynęta jest. Spróbujemy jeszcze raz tak poprowadzić. Ciekawe, co to za ryba. No, trzeci raz. Co tam stoi? Nie chce się zahaczyć. Trzeci raz. A złapie pewnie zaczep. Nie, no to jest normalnie branie.
No, miałem 3 szanse, nie wykorzystałem. Pewnie już nie powtórzę. Za którymś razem się ukuła. No dobra, próbujemy. Spróbujemy woblerkiem. Spróbujemy woblerkiem. Może bardziej pracująca przynęta skusi. O. Jest to pływający woblerek. Wypuścimy go. Jakieś badylko. Plan się nie sprawdził. Dobra, będziemy próbować, próbować, aż przechytrzymy. No niestety, kończymy na dzisiaj. Udało się złowić jakieś ryby, to najważniejsze. Czyli warto, jeśli ktoś ma możliwość przed pracą, wyskoczyć gdzieś nad pobliską swoją wodę i poszukać wiosną jakichś jazi, okoni. Może się też trafić jakiś kleń. Ja akurat z takim delikatnym spinningiem 2,44 do 10 gram. Cieniutka plecionka 004 bodajże, fluokarbon 0,18 metrowy odcinek i od czasu do czasu, jak mi się jest możliwość, jak mi się uda, to wyskoczę zawsze na swoją pobliską rzeczkę sprawdzić, czy aktywność ryb jest już taka, jaka powinna być, bo ta pogoda jest za bardzo w tym roku zmienna, naprawdę. No ale zapowiadają już niedługo naprawdę ciepłe dni. Woda się nagrzeje. Niech drapieżniki też się ruszą. Wtedy na pewno będzie więcej ryb. I na tyle. Dzięki za oglądanie. Ja lecę do pracy. Do następnej relacji. Cześć.